wtedy jeden z uczonych w piśmie, który przysłuchiwał się ich rozmowie, widząc, że Jezus dobrze tamtym odpowiedział, poprosił: Nauczycielu, powiedz nam, które z Bożych przykazań jest najważniejsze. Jezus zaś powiedział: Najważniejszym przykazaniem jest to: Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem. Nasz Pan jest Bogiem jedynym. Dlatego będziesz miłował Pana Boga Twego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem, ze wszystkich swoich sił. A drugim, zaraz po nim jest: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Żadne z pozostałych przykazań nie jest ważniejsze od tych dwóch. Wtedy uczony w piśmie rzekł: Nauczycielu, powiedziałeś prawdę, ponieważ Bóg jest tylko jeden i poza Nim nie ma żadnego innego, a miłowanie Go całym sercem i rozumem ze wszystkich swoich sił, a także miłowanie bliźniego jak siebie samego, znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i jakiekolwiek ofiary. Jezus, widząc, że człowiek ten rozumie, co mówi, oświadczył mu: Jesteś blisko Bożego Królestwa. Wtedy nikt więcej nie śmiał już pytać Jezusa o cokolwiek. W Ewangelii według świętego Marka uczony w piśmie pyta Jezusa: Które z przykazań jest najważniejsze? To pytanie zadaje człowiek, który znał prawo Mojżesza na wylot. Nie zadawał go złośliwie ani z chęcią pochwycenia Jezusa na słowie. Zadał je szczerze, z głęboką troską o prawdziwe zrozumienie Bożego nakazu. W odpowiedzi Jezus cytuje dwa przykazania, które są ze sobą nierozerwalnie związane: miłość do Boga i miłość do bliźniego. Te dwa przykazania, zaczerpnięte z Księgi Powtórzonego Prawa oraz z Księgi Kapłańskiej, były znane Izraelitom od dawna. Jezus jednak tak je łączy, że nadaje im nowe znaczenie. Ówcześni mieli prawo się pogubić. Prawo Mojżeszowe zawierało 613 przykazań. Jest to zbiór praw i zasad moralnych, rytualnych i cywilnych, zawartych głównie w pierwszych pięciu księgach Biblii hebrajskiej, znanych jako pięcioksiąg Mojżesza. Jednak przykazań tych nie należy mylić z dekalogiem, który w owym prawie stanowił jedynie część szerszego prawa. Jezus odpowiada uczonemu, odwołując się do dwóch fragmentów Starego Testamentu, szóstego rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa, który mówi: Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jeden. Kochaj więc Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą i ze wszystkich swych sił. Oraz 19 rozdziału Księgi Kapłańskiej. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów swego ludu, ale będziesz kochał swego bliźniego tak, jak samego siebie. Te dwa przykazania Jezus łączy w jedno, pokazując, że miłość do Boga i miłość do bliźniego są nierozerwalnie związane. Jak mowa w 4 rozdziale 1 listu Jana: Pamiętajcie przy tym, że jeśli ktoś twierdzi, iż miłuje Boga, lecz jednocześnie nienawidzi swego brata lub siostry w wierze, jest zwykłym kłamcą. Jeśli bowiem ktoś w stosunku do osób, które widzi, nie kieruje się ofiarną Bożą miłością, to nie jest w stanie miłować Boga, którego nie widzi. Zacznijmy od miłości do Boga. Jezus mówi, że mamy kochać Boga całym sercem, duszą, umysłem i mocą. Oznacza to, że nasza miłość do Boga powinna przenikać każdą część naszego jestestwa. Mamy kochać całym sercem, a więc z pełnym oddaniem emocjonalnym. Powinniśmy angażować się całą duszą, co obejmuje nasze duchowe życie. Całym umysłem, angażując całą naszą mentalność. Całą mocą, czyli wszystkimi naszymi siłami i zasobami. Drugie przykazanie mówi o miłości do bliźniego jak do siebie samego.
Tutaj Jezus pokazuje, że miłość do Boga nie może istnieć bez miłości do drugiego człowieka. W 4 rozdziale 1 listu apostoł Jan pisze: jeśli ktoś mówi, miłuje Boga, a nienawidzi swego brata, jest kłamcą. Nasza miłość do Boga musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w miłości do bliźnich, do każdego człowieka, niezależnie od jego pochodzenia, statusu społecznego czy przekonań religijnych lub politycznych. To trudne kochać ludzi tak bardzo nieraz odmiennych od nas, ale taki jest Boży nakaz. Jak możemy praktykować taką miłość w dzisiejszym świecie? Współczesność stawia przed nami wiele wyzwań. Często zapominamy o prostych gestach miłości i życzliwości, skupiając się na własnych problemach i celach. Tymczasem to właśnie te małe czyny miłości mają moc przekształcania świata. Pomoc starszej sąsiadce w zakupach, czy zwykłe wysłuchanie kogoś w trudnym momencie, to wszystko są wyrazy miłości, które mogą przynieść ogromne zmiany. Każdy z nas jest dysponentem najsilniejszej waluty świata – czasu. Dzielmy się tym bogactwem z potrzebującymi. Słuchajmy i pocieszajmy. Po prostu bądźmy blisko siebie z życzliwym wsparciem. Jezus w swojej odpowiedzi na pytanie uczonego w Piśmie przypomina nam, że cała istota prawa i proroków zamyka się w miłości do Boga i do bliźniego. Bez tego nasze religijne praktyki są puste, a nasza wiara martwa. Zachęcam was, abyście w codziennym życiu kierowali się miłością, tą, która pochodzi od Boga i jest bezwarunkowa. Niech nasze serca będą pełne miłości do Boga, która przekształca się w miłość do bliźniego. Tylko w ten sposób możemy być prawdziwymi naśladowcami Chrystusa i budować Królestwo Boże na ziemi. Jak pisał w wierszu nieodżałowany ksiądz Jan Twardowski: śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą, zostaną po nich buty i telefon głuchy, tylko co nieważne, jak krowa się wlecze, najważniejsze tak prędkie, że nagle się staje, potem cisza normalna, więc całkiem nieznośna, jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy, kiedy myślimy o kimś, zostając bez niego. Niech nam wszystkim Bóg błogosławi.